Jezus został zapytany o to, jakie jest największe przykazanie, to wymienił dwa przykazania. Po pierwsze, kochaj Boga całym sobą. Po drugie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I na dzisiaj, na 16 listopada, na poniedziałek, mamy właśnie słowa dotyczące drugiego przykazania z trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej. Czytam z 19 rozdziału, 18 werset. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Bardzo krótkie zdanie, ale zdanie, które sprawia mnóstwo problemów. Bo co to znaczy kochać, kim jest bliźni i co to znaczy jak siebie samego? Używam dzisiaj lustra właśnie w tym celu. W lustrze widzimy obraz, odbicie tego, jak wyglądamy. I możemy mieć różne nastawienie do tego, co w tym lustrze widzimy. Możemy z radością patrzeć w lustro, z niepokojem, z rozczarowaniem albo w ogóle unikać patrzenia w lustro. Taką popularną interpretacją tego fragmentu, tego przykazania, trochę psychologizującą jest mowa o tym, że trzeba najpierw siebie pokochać, żeby kochać innych. Nie o to jednak tutaj chodzi. Ważna jest kolejność przykazań, które są podawane. Najpierw chodzi o to, żeby nauczyć się kochać Boga, żyć Jego miłością. I dopiero to uzdalnia człowieka do rozpoczęcia procesu nauczania, uczenia siebie, jak kochać drugiego człowieka. Miłość w rozumieniu biblijnym wcale nie oznacza tego, co my dzisiaj przez miłość rozumiemy. To nie jest jakieś wewnętrzne uczucie, deszcz emocji. To jest działanie, to są decyzje. Miłość w Biblii rozpoznaje się po tym, co się robi. Dlatego największym darem miłości, największym znakiem miłości jest śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Więc miłość rozpoznaje się po działaniu, nie po emocjach. Potem kim jest ten bliźni? Bliźni w Księdze Kapłańskiej, w III Mojżeszowej, to był ten, który jest bliski. To znaczy rodak, krewny, ziomek, współplemieniec. To nie chodziło o każdego. To chodziło o więzy krwi, więzy narodowe, więzy plemienne. Ewangelie rozszerzają to na każdego, kto jest blisko, kto jest w potrzebie. Niekoniecznie jest bliski. Stąd przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I wreszcie określenie jak. Jak siebie, punkt odniesienia. Jak wspomniałem, to wymaga zrozumienia, jak kocha mnie Bóg. Że Bóg mnie stworzył na swój obraz i podobieństwo, a w Jezusie Chrystusie odkupił. Przyjęcie tego to wyzwanie na całe życie i przekładanie tego na relacje do innych ludzi to jest nasze największe wyzwanie, to jest największe zadanie, bo tak samo jak w lustrze możemy zobaczyć siebie, tak samo w tym, jak traktujemy innych ludzi na co dzień, tych, którzy są blisko, tych, których lubimy i tych, których nie lubimy, tych, którzy są nam bliscy i tych, którzy są po prostu blisko z jakichś powodów, po tym możemy rozpoznać, jak zaawansowani jesteśmy w miłości do Boga. Jak bardzo potrafimy tą miłością żyć na co dzień, bo przecież to Jezus rzucił wyzwanie. Kochaj swoich wrogów. To jest spore wyzwanie, ale Bóg nie pozostawia nas w tym samych. Dlatego ważna jest ta kolejność. Najpierw mamy przyjmować, skupiać się na przyjmowaniu miłości Boga, żeby potem przechodzić do tego, jak to ma się przekładać na nasze codzienne relacje. I tego sobie i Tobie dzisiaj życzę, żebyśmy mogli coś nowego odkryć w tym, co to znaczy kochać bliźniego swego jak siebie samego.